Cześć! Dzisiejszy film jest w nieco innej scenerii. Ten odcinek otwiera serię o sadzonkach, rozmnażaniu i ukorzenianiu roślin. Przedstawię Wam moje maluszki, opowiem co i jak ukorzeniam. Zapraszam Was do mojego roślinnego przedszkola. Większość sadzonek trzymam w witrynie, aby miały wyższą wilgotność powietrza. Nie mam w niej nawilżacza, ale są pojemniki z perlitem zalanym wodą. No i też zgromadzenie większej ilości roślin w jednym miejscu powoduje, że ta wilgotność powietrza jest większa. Pierwszym maluszkiem jest Philodendron Silver Queen, Philodendron hastatum. Ma różne nazwy, ale to jedna roślinka. Kolejnym maluszkiem jest Philodendron Red Sun. Tutaj nie jestem pewna co do rodzaju tego philodendrona. Myślę, że jak urośnie trochę większe, to zobaczymy, czy to jest Red Sun, czy jakiś inny. Tutaj mam też Philodendrona Brandetianum. Jest to wprawdzie troszkę większy okaz niż od tych dwóch poprzednich, ale z tego co wyczytałam, to Philodendron Brandetianum potrzebuje wyższej wilgotności powietrza, inaczej nie rośnie nam za dobrze, dlatego też zdecydowałam się na włożeniu go do witrynki. Kupiłam go jakiś czas temu. Nie był to zbyt ładny okaz, jak tu widzicie ma uszkodzenie na liściu, ale rośnie, wypuszcza nowe listki. Kolejną rośliną jest to Ctenanthe purle Marx Fishbone. Jest to roślina z rodziny marantowatych, że ona lubi wyższą wilgotność powietrza, a też jest to maluszek, dlatego trzymam ją w witrynie. A teraz pokażę Wam sadzonki, które ukorzeniam. Pierwsza z nich, pestka awokado, która już nadaje się do włożenia do ziemi. Kolejne sadzonki w tym pojemniku to syngonium white butterfly. Syngonium to cięłam w odcinku pierwszym swojej serii z kamerą wśród roślin. Jak możecie zobaczyć, ma już bardzo fajne korzenie. Myślę, że w niedługim czasie zostanie przeze mnie dosadzony do rośliny matecznej, aby zagęścić roślinę. W kolejnym pojemniku ukorzeniam sadzonkę mojego philodendrona hastatum i philodendrona green princess. Tę sadzonkę Philodendrona hastatum posiadam z tej małej rośliny. To jest roślina mateczna tej sadzonki. Zdecydowałam się na cięcie tego philodendrona, ponieważ szczyt był już ładnie rozwinięty, wypuścił również korzenie powietrzne i zdecydowałam się na jej wykorzystanie i stworzenie sobie nowej rośliny. I jak tutaj postaram Wam się pokazać, widać, że puszcza nowy stożek wzrostu, że rośnie dobrze. I tą większą rośliną tutaj w pojemniku jest Philodendron Pink Princess. Philodendrona tego ucięłam na trzy różne sadzonki. To jest sadzonka szczytowa i tutaj w tym pojemniku dokorzeniam ją. A ten pojemnik posiada dwie kolejne, które też dokorzeniam. I możecie tutaj zobaczyć w głębi puszcza stożek wzrostu. A tutaj w pojemniku w mchu sphagnum posiadam bulwy alokazji. Spróbuję je tu dla Was znaleźć. Bulwa alokazji Aslani Kameleon. Jak możecie zauważyć, już naprawdę ma ładne korzenie. Również w mchu sphagnum posiadam nasiona ardyzji karbowanej. Też mają już piękne korzenie. Są to nasiona z mojej własnej już rośliny ardyzji karbowanej, pobrane przeze mnie z jej jagód. I to sobie rośnie w pojemniku z mchem sphagnum. Stoi w witrynie na macie grzewczej. Kolejną rośliną, którą ukorzeniam, jest juka. Miałam jukę, której niestety zgnił pień. Zdecydowałam się obciąć i włożyć roślinę do wody. Piękne korzenie wypuściła. Myślę, że w niedługim czasie będę sadziła do ziemi.
I ostatnią rośliną, maluszkiem w moim roślinnym przedszkolu jest pęd ardyzji karbowanej. Zdecydowałam się na ostre cięcie tej rośliny. Trzymam kciuki, aby wypuściła korzenie. Słyszałam, że robi to niechętnie w warunkach takich domowych, ale w witrynie, w ciepłym miejscu sądzę, że po pewnym czasie ruszy. Jeśli nie, to mam nasiona, które wypuściły korzenie i będę mogła je zasadzić do podłoża. Ja Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Będę aktualizować, co się dzieje u mnie w moim roślinnym przedszkolu. Dziękuję. Miłego dnia.